Szanowne panie, szanowni panowie, witam bardzo serdecznie na konferencji prasowej Lewicy po wczorajszym posiedzeniu Sejmu, w którym obradowaliśmy między innymi nad zestawami prawnymi, ustawą dotyczącą funkcjonowania w ramach COVID. Panie i panowie, ja jestem pracownikiem Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Bydgoszczy. I wierzcie mi, wracając z posiedzenia Sejmu, nie mógłbym spojrzeć w oczy moim koleżankom i kolegom, którzy pracują w tym szpitalu, którzy pracują na funkcjach lekarzy, pielęgniarek, diagnostów laboratoryjnych i średniego personelu. Dlaczego? Ano dlatego, że przed poprawką, którą przyjął Sejm, ta ustawa była wielce niesprawiedliwa. Wprowadzała podziały. Podziały, które dotyczyły z jednej strony znakomitego premiowania tych, którzy zostaliby skierowani do tego i do innych szpitali walczących z COVID-em przez wojewodów w postaci 100% dodatku i tych, którzy pracują na dzień dzisiejszy w tym szpitalu i w innych i tego dodatku byliby pozbawieni. W związku z powyższym pan senator Konieczny zgłosił na Senackiej Komisji Zdrowia poprawkę, która została następnie przyjęta przez tę Senacką Komisję Zdrowia. Była poprawką Senatu i stała się przedmiotem obrad Wysokiej Izby. Jako członek Komisji Zdrowia mówiłem po pierwsze, że zaproponowane rozwiązania nie mogą prowadzić do tego, aby w polskiej służbie zdrowia istniały podziały. Istniały podziały na tych dobrych i na tych lepszych. Że w szpitalu zarówno lekarze, którzy zostali skierowani przez wojewodę, jak i ci, którzy pracują, powinni zarabiać taką samą pensję. Drugie, zwracałem uwagę na kwestię dotyczącą solidarności. Mówił o tym w minionym tygodniu pan premier Morawiecki. A solidarnością jest to, że w danym szpitalu pracują nie tylko lekarze, pracuje pozostały personel. I źle byłoby, gdybyśmy premiowali tylko i wyłącznie lekarzy, a pozostały personel pozostawałby poza tym elementem materialnego zasilenia. I w związku z powyższym zagłosowaliśmy i wnioskowaliśmy na komisji jako Lewica, aby przyjąć te poprawki Senatu, które również mówiły i mówią o dodatkowym wynagrodzeniu dla pozostałego zarówno personelu medycznego, jak i innego personelu, który pracuje w tych szpitalach. I powiedziałbym tak, że rozwiązania, które zostały przyjęte przez Sejm, dotyczą zatrudnienia niezależnie od formy tego zatrudnienia w szpitalu. Dotyczą wszystkich tych, którzy w jednostkach służby zdrowia pracują na rzecz zwalczania COVID. Szanowni Państwo, polska ochrona zdrowia ledwo dyszy. Mamy lekarzy i lekarki, pielęgniarzy i pielęgniarki, diagnostów laboratoryjnych, wszystkich pracowników ochrony zdrowia, medycznych i niemedycznych, którzy codziennie, dzień i noc próbują ratować obywateli i obywatelki, nasze siostry, braci, matki, dziadków, nasze rodziny i nas przed COVID-19. To, co wydaje się, że powinno być oczywistością, to, że Prawo i Sprawiedliwość pochyli się nad problemami ochrony zdrowia, czyli podniesie uposażenia wszystkim tym, którzy dzisiaj zarabiają żenujące pieniądze. Diagności laboratoryjni, pielęgniarki i pielęgniarze to są grupy, które nieustannie walczą o lepsze pensje, tak żeby mogli godnie żyć, żeby mogli godnie pracować i żeby nie musieli wyjeżdżać z tego kraju. Cieszę się, że udało się przeforsować tą poprawkę i że dzięki senatorowi Lewicy i dzięki wczorajszemu głosowaniu, gdzie cały nasz klub poparł te rozwiązania, będziemy mogli powiedzieć wszystkim tym osobom, które ciężko pracują,
że nie zapominamy o nich, szczególnie w tak trudnym momencie. Ale to nie jest wszystko. Szanowni Państwo, polska ochrona zdrowia nie będzie dobrze funkcjonować, jeżeli nie będzie dobrze dofinansowana. To, czego potrzebujemy, to nie tylko podnieść uposażenia medyków i osób, które pracują w szpitalach, o których bardzo często się zapomina. Sprzątaczki, salowe. Te osoby zasługują na docenienie. Ale potrzebujemy również dalekiego planu. Potrzebujemy spojrzeć na to, co będzie za chwilę. Potrzebujemy podnieść nakłady na ochronę zdrowia, ale nie tak, jak robi to Prawo i Sprawiedliwość, dorzucając 4 miliardy do budżetu i tłumacząc, że to w zasadzie już wszystko. To, czego potrzebujemy, to sensowne podniesienie nakładów na ochronę zdrowia docelowo do 7,2% PKB. Lewica złożyła taką ustawę, Prawo i Sprawiedliwość jej nie proceduje. Domagamy się tego, żeby zaczęli procedować tę ustawę, a jeżeli im się nie podoba z jakiegoś powodu, to niech sobie napiszą własną. Mogą się na niej wzorować, bo nam przede wszystkim chodzi o to, żeby docenić pracę pracowników ochrony zdrowia, ale również, żeby zapewnić im godne warunki pracy, nie tylko dzisiaj, nie tylko jutro, ale też w przyszłości. Szanowni Państwo, jako poseł Sejmowej Komisji Zdrowia, ale przede wszystkim poseł Ziemi Pomorskiej, chciałbym odnieść się do konkretnego przykładu z mojego okręgu. Mam na myśli sytuację w szpitalu powiatowym w Pucku, który decyzją wojewody pomorskiego został tak zwanym szpitalem covidowym. Co z tego, że na 69 łóżek, które faktycznie tam fizycznie istnieją, obsada na tak zwane łóżka covidowe jest zaledwie na połowę. W statystykach to wygląda dobrze, ale w realnej sytuacji w Pucku jest źle i zaledwie połowa miejsc jest obsadzonych personelem medycznym. Pan starosta powiatu puckiego wystąpił do wojewody pomorskiego o 3 respiratory. Te respiratory, których podobno jest pod dostatkiem, o którym tak często mówi premier Morawiecki. Z 3 zamówionych dostał 1. Brakuje środków ochrony osobistej, brakuje kombinezonów. Powiat musiał sam z własnych pieniędzy wysupać 80 tysięcy złotych, bo inaczej personel, pracownicy nie byliby właściwie chronieni. I przykład z drugiego końca Polski, z Gorlic. Zaczyna brakować miejsc w prosektorium, zaczyna brakować miejsc w kostnicach. Na 12 miejsc w kostnicach poprzedniej doby było 19 zmarłych. Ich po prostu nie ma gdzie przechowywać. Także widać, że rząd prowadzi politykę PR-ową bardzo dobrą, ale niestety nie wie, co dzieje się w kraju. Mogą czekać nas takie obrazki jak w Stanach Zjednoczonych, czyli chłodnie, kontenery przed szpitalami. Co więcej, zakłady pogrzebowe odmawiają odbioru ciał zmarłych na COVID. To też trzeba systemowo rozwiązać. Tego pomysłu brakuje. Dzisiejszy dzień przyniósł 18 820 zakażeń. Naprawdę, panie premierze, nie ma co wyprowadzać ludzi na ulicę. Trzeba wziąć się po prostu do rzetelnej pracy w imię odpowiedzialności za kraj. Panie i panowie, dzisiejszy dzień to dobry dzień dla pracowników, którzy pracują w polskim systemie ochrony zdrowia, a są na linii walki o nasze zdrowie, walcząc z chorobą COVID. Po pierwsze, bardzo serdecznie im dziękujemy za ich heroizm, oddanie, za wszystko to, co robią dla nas pacjentów. I wczorajszym, dzisiejszym, nocnym głosowaniem mówimy wszystkim, że bardzo mocno doceniamy pracę lekarzy, bardzo mocno doceniamy pracę pielęgniarek, doceniamy pracę diagnostów laboratoryjnych, doceniamy, że w szpitalu są salowe, doceniamy, że w szpitalu są kucharki, że w szpitalu jest średni personel. Wszyscy oni stanowią siłę naszych jednostek służby zdrowia i wszyscy oni poprzez głosowanie sejmowe zostali docenieni i wszyscy oni otrzymają stosowne dodatki. Chciałbym z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować wszystkim parlamentarzystom, zarówno w Senacie, którzy doprowadzili do uchwalenia tej poprawki, jak i wszystkim tym, którzy w Sejmie głosowali za tą poprawką, wszystkim posłom i również 20 posłom PiS-u, których
zrozumieli nasze uzasadnienie w tej sprawie i głosowali razem z nami, żeby polska służba zdrowia, żeby ci, którzy w służbie zdrowia pracują, byli rzeczywiście materialnie dobrze docenieni. Dziękujemy.